Cześć, witam serdecznie w 149 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Tej wokalistki nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest osoba, bez której obecnie nie obejdzie się praktycznie żadna masowa impreza, a szczególnie Sylwester. Jest na scenie od prawie 60 lat. Obecnie 78-letnia aktorka, wokalistka jest aktywna do dzisiejszego dnia. Bohaterką jest oczywiście Maryla Rodowicz. Debiutancki album Maryli Rodowicz Żyj mój świecie ukazał się w roku 1970. Eee, początki kariery. Młodej wówczas wokalistki Sięgają roku 1966 Kiedy to zadebiutowała Na studenckim Festiwalu, festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie W roku 70 Wydaje Debiutancki album Żyj mój świecie Opatrzony numerem XL i SXL Czyli była również wersja stereo Numer katalogowy 598 Ale w przypadku debiutu Ważna rzecz jest jeszcze jedna dla kolekcjonerów. Była wersja Mono, była wersja stereo, ale była również wersja Kolor. Była również wersja Kolor i jak na debiutancki album wówczas 25-letniej Maryli już mamy tutaj pierwsze przeboje. Płyta nosi tytuł Żyj Mój Świecie, natomiast pełna nazwa to Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. I moi drodzy, mamy tutaj już, tak jak mówię, pierwsze przeboje, bo choćby, bo choćby nawet mówiły mu. Piosenka, która była bardzo wysoko oceniona przez publiczność na festiwalu w Opolu w 1969 roku. Potem kariera Maryli Rodowicz potoczyła się wręcz błyskawicznie. Płyta debiutancka jest zawsze ważną płytą, dlatego ugruntowała jak gdyby do dzisiaj status już legendy Maryli Rodowicz. Oprócz oczywiście utworu mówiły mu mamy tutaj legendarne, chcę mieć syna, czy dzięcią i dziewczyna. To jest tekst oczywiście naszego poety, zresztą mojego ulubionego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, do muzyki moi drodzy Adama Sławińskiego, również świetnego polskiego kompozytora. Maryli Rodowicz mam niewiele. Teraz powinna pojawić się płyta Wyznanie, której nie mam, która została wydana bodajże w 70 drugim chyba roku. Natomiast kolejną rzeczą, którą mam, to już lata prawie, że tak, to już lata 80. Święty Spokój. To kolejna płyta Maryli Rodowicz z mojej kolekcji. Siódmy album, jak tutaj wskazuje okładka. Klasyczny label polskich nagrań. No i praktycznie co płyta, to przeboje. Tutaj mamy choćby Hej żegluj, że żeglarzu. Yy, Powiadają, że mi jest ładna. No i właściwie tyle. I utwór tytułowy Święty Spokój. Trzy największe przeboje. Siódmy album Marli Rodowicz. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Album Gejsza Nocy. 2200, 2264. Czyli to była płyta nawet wcześniej wydana jak tamta. Bardzo proszę. I tutaj mamy kolejne przeboje. Szparka sekretarka. Ee, gimnastyka. Niech żyje bal. Jedna, jedna z jeden z największych przebojów Maryli Rodowicz. Gejsza nocy. Kolejny temat. Moi drodzy. Rok 84. Firma Polton. Wypuszcza album Maryli Rodowicz. Był sobie król. Z piosenkami dla dzieci. Mamy tutaj zasypianki i przebudzanki. Maryla Rodowicz śpiewa tutaj kultowe kołysanki i wesołe piosenki dla dzieci, jak chociażby na Wojtusia z Popielnika. Przeciekawy album, wydany w roku 1984 przez Polton. I teraz, moi drodzy, nadszedł rok 1987, i Maryla Rodowicz w tym roku, moim zdaniem, wydała najlepszy swój album Polska Madonna. Można lubić Marylę Rodowicz lub nie, ale to, tej płycie naprawdę trzeba oddać tutaj honory. Mamy tutaj e, przepiękny utwór, który otwiera tę płytę. Rozmowa przez Ocean, e, napisany dla Maryli Rodowicz. Muzyka jak i słowa przez lidera e, zespołu pod budą Andrzeja Sikorowskiego. Mamy e, również. Mamy również utwór Kasa i Seks. E, powrócił ten utwór e, w, przy okazji e, legendarnej komedii Fuchs. E, no i właściwie tutaj mamy, tak jak mówię, dwa największe kolejne przeboje. 87 rok Polska Madonna. I płyta również przeciekawa, jeżeli chodzi o okładkę, dlatego że tutaj mamy. Okienko w tej okładce na zdjęcie. Przy czym, po wyjęciu tego, po wyjęciu tego, mamy samą, mamy label płyty. Tutaj mamy, tak to zdjęcie wygląda w całości. Tak wyglądała Maryla Rodowicz w 1987 roku. Tutaj mamy teksty. Tutaj, oczywiście, mamy płytę już na klasycznej kremówce polskich nagrań numer katalogowy SX2544 natomiast co ciekawe że ta okładka jest gatefoldem i ten gatefold to zdjęcie jest bardzo, bardzo efektowne ostatni album Maryla Rodowicz wydała w roku, na winylu ostatni album na winylu Maryla Rodowicz wydała w roku 1991 Płytę zatytułowano Absolutnie Nic. Płyta, jeżeli chodzi o pierwszy pres, jest totalnym unikatem, bo to już jest, zdaje się, ostatni label Muzy, czyli biało-niebieski. Natomiast na tej płycie Absolutnie Nic. Maryla Rodowicz zamieściła swój kolejny wielki przebój, ale to już było. Dzisiaj to już Absolutna Klasyka. Ja, szczerze powiedziawszy, nie przepadam za twórczością Maryli Rodowicz jako taką, dlatego te utwory jej mam takie swoje ulubione, wybrane. Ale nie można odmówić, że podobnie jak skaldowie w oryginalnym składzie byli praktycznie przez 60 lat, tak Maryla Rodowicz to też postać na polskiej scenie muzycznej, która po prostu. Tak zapisała się w świadomości e, społeczeństwa, w świadomości kultury, że no, scena bez niej sobie nie mówić byłaby dosyć uboga. No ale z drugiej strony wiek artystki 78 lat to tylko cieszyć się, że jest jeszcze w jako takiej formie powiedziałbym, nawet bardzo dobrej.